Narcyzy to bardzo piękne rośliny cebulowe, które sadzi się jesienią, natomiast wiosną przepięknie zakwitają. Jest bardzo dużo odmian i myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Ja mam tutaj narcyzy posadzone na rabatce, ponieważ narcyzy można sadzić na rabatce same. Tutaj akurat rosną z przetacznikiem. Można na przykład mieszać z innymi roślinami cebulowymi, ale również bardzo dobrze nadają się na obwódki. Wyglądają wtedy bardzo pięknie, ponieważ wczesną wiosną, gdy bylin jeszcze nie ma, wówczas zakwitają narcyzy. Ale świetnie sobie też radzą z innymi bylinami. Gdy bylinki dopiero zaczynają się zielenić, wychodzić, to wówczas ozdobą takiej rabaty są narcyzy. Ja mam różne odmiany narcyzów, pojedyncze, miniaturowe, pełne. Są narcyzy białe, które przepięknie pachną, ale one zakwitają u nas jako ostatni. Rozmnażanie narcyzów jest dosyć prostą sprawą, ale o tym powiem Państwu później, ponieważ jak widać moja rabatka jest już mocno zagęszczona i będzie wymagała odmłodzenia, czyli po prostu podzielenia cebulki na mniejsze, większe. Część zostanie tutaj z powrotem wsadzona, oczywiście dodam ziemi kompostowej z piaskiem i tak dalej, ponieważ jest to konieczne, natomiast pozostałe posadzę sobie w innym miejscu. Ja, proszę Państwa, oglądałam kiedyś taki program angielski o przepięknej rezydencji angielskiej. Wokół niej były hektary przepięknego parku, trawnika i na tych trawnikach rosły narcyzy. I na pytanie dziennikarza, właściciel odpowiedział, w jaki sposób on rozmnaża tak ogromne połacie tych narcyzów. I gdy narcyzy były kwitnące, wziął łopatę, wykopał taką kępę narcyzów, podzielił i od razu wsadził na trawniku. I ja muszę Państwu powiedzieć, że tak samo postępuję z szafirkami i narcyzami tymi, które mam w ogrodzie. Czyli gdy na przykład narcyzy już całkiem zżółkną i szafirki, a muszę rabatkę przekopać i odmłodzić, wówczas wykopuję rośliny i z powrotem wsadzam. I z jakim skutkiem? Bardzo dobrym. Kwitną. Co roku się zagęszczają, są piękne. Zresztą niedługo tylko szafirki zakwitną, więc pokażę Państwu, jak wygląda ta rabata, którą w ubiegłym roku pod koniec bodajże czerwca wykopywałam i z powrotem sadziłam cebulki, a nawet teraz czasami są to migawki w filmach kwitnące szafirki. Jak zadbać o szafirki, żeby nam przepięknie kwitły? Ponieważ to jest ważny zabieg i ważna czynność, którą musimy zrobić, aby cieszyć się taką ilością przepięknych wiosennych kwiatów. Tutaj mam taką rabatkę, na której rosną żółte narcyzy. Te narcyzy zakwitają nam jako pierwsze narcyzów w ogrodzie. Pod koniec marca, ale przy sprzyjającej pogodzie, gdy jest bardzo ciepło, zakwitają już w połowie marca. I co zrobić, aby na rabacie, oprócz pięknych oczywiście liści narcyzów, mieć przede wszystkim dużo kwiatów? Konieczne jest oczywiście podlewanie i nawożenie roślin. Bez tego zabiegu nie będzie też kwiatów, ale takim bardzo ważnym zabiegiem jest ogławianie przekwitłych kwiatów. I nie czekamy, proszę Państwa, aż na rabacie przykwitną nam wszystkie narcyzy, tylko zaczynamy je obcinać albo urywać te, które już przekwitły. Czyli tak jak tutaj jest przekwitnięty, ucina się takie kwiaty. Gdy już poobcinamy przekwitłe kwiaty, zostają nam takie długie, piękne, zielone liście. I tych liści nie wolno teraz obcinać. One muszą być aż do momentu, gdy liście całkowicie zaschną i staną się żółte, wówczas liście wycinamy.
Wiem, proszę Państwa, że wtedy rabatki nie wyglądają zbyt dekoracyjnie, wyglądają brzydkie, no bo takie żółte liście są troszeczkę nieładne, ale musimy to wytrzymać i musimy tak zrobić, postąpić. Dlaczego? Dlatego, że zależy nam na tym, aby roślina w następnym roku wydała mnóstwo dużych, pięknych kwiatów, więc ogławiamy przekwitłe kwiaty i zostawiamy liście po to, żeby roślina zbudowała sobie dużą, zdrową cebulę. Jeśli my nie będziemy wykonywać tych zabiegów, to po prostu narcyzy z czasem, jak to niektórzy mówią, zdziczeją, czyli przestaną nam kwitnąć. Dlatego warto między takimi narcyzami posadzić sobie jakieś byliny, które później oczywiście zasłonią te nieeleganckie, brzydkie liście. Ja mam tutaj w dalszej części posadzone róże, zaraz przy iglakach. Później mam posadzone szałwie. Szałwie już bardzo ładnie wychodzą i bardzo szybko będą rosły. No i oczywiście tutaj narcyzy. Te narcyzy, które są tak troszeczkę poprzewracane, niedawno przekopywałam, ponieważ te, które już były takie większe kępy, podzieliłam na mniejsze i posadziłam. Zrobiłam ten zabieg wyjątkowo wcześniej. Dlaczego? Ponieważ zawsze robiłam wtedy, znaczy wtedy dzieliłam i wykopywałam, gdy liście już zaschły. Ale gdy obejrzałam ten angielski film, stwierdziłam, że spróbuję i ja tak zrobić. Wprawdzie nie sadziłam w trawniku, tylko na rabatce, ale posadziłam sobie tutaj ten pierwszy taki delikatny, mały rządek, żeby wiedzieć w przyszłym roku, czy rzeczywiście się to udało, czy ten pomysł jest dobry. Na pewno, gdy liście już zżółkną, ja wiele razy sadziłam i mam i narcyzy, i szafirki, nie mam żadnego problemu z roślinami cebulowymi. A teraz na odmianę chciałam troszeczkę inaczej postąpić i sprawdzić. Ale jak sobie przypominam, kiedyś w trawniku sadziłam w ten sposób białe narcyzy. I białe narcyzy są, pięknie się rozrosły, jak tylko zakwitną, Państwu pokażę, ponieważ krokusy już przekwitły i teraz będzie kolej na białe narcyzy. I te zabiegi, proszę Państwa, musimy koniecznie wykonać, aby nasze narcyzy w roku następnym miały piękne kwiaty. Czyli obcinanie, ogławianie przekwitłych kwiatów, później zaschniętych liści, no i oczywiście nawożenie i podlewanie, jeżeli jest sucho, bo czasem i taka wiosna i lato też się zdarzają, więc trzeba podlewać, żeby cebulki nie miały za sucho.